Cześć wszystkim! Świeżo po zakończonym teście Superba o mocy prawie 300 koni, napędzie na wszystkie koła, wsiadłem w Suzuki Vitara. Jest to auto dużo mniejsze, o dużo mniejszej mocy, tym razem z napędem na przód, ale znowu z automatem. Dla kogo jest to samochód? Kto będzie z niego zadowolony? Ile ten samochód kosztuje? Ciekawych zapraszam na test. Zanim powiemy sobie coś więcej o tym samochodzie, na początek krótkie streszczenie, czym dzisiaj jest w ogóle Suzuki Vitara. Ponieważ jeśli jesteście przyzwyczajeni, tak jak to było kiedyś, można rzec, że tak jak to było zawsze, Suzuki Vitara czy Grand Vitara była SUV-em, prawie że terenówką, naprawdę dzielnie radziła sobie w terenie. Dzisiaj Vitara jest czymś zupełnie innym, tak jak to dzisiaj stało się modne, spotkacie nazwy kompaktowy SUV, crossover, mini SUV i tak dalej. Te nomenklatury dzisiaj są już tak zupełnie pomieszane, że możecie spotkać się z trzema testami, trzech dziennikarzy będzie umiejscowiało ten samochód w trzech różnych kategoriach, czy przynajmniej w trzech różnych nazwach. Trzymając się takiej starej, takiego starego nazewnictwa, ja bym powiedział, że jest to samochód między klasą B a C, tyle że wyższy, po prostu z wyższym prześwitem, więcej miejsca nad głową. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu klientów, słysząc nazwę Suzuki Vitara, i tak jak mówię, mając w głowie SUV, terenówka, może się bardzo zdziwić. Ja mówię to też z pewnego doświadczenia, ponieważ pracowałem też w motoryzacji i wiem, że klienci, zdarza im się obejrzeć test, nawet nie tylko ci, którzy mają w głowie, że tak było kiedyś. Zobaczą film, zobaczą zdjęcie, idą do salonu i nagle pada pytanie, a gdzie jest ten samochód, bo to na pewno nie ten, bo przecież to miała być terenówka albo właśnie SUV. No nie, dzisiaj Vitara jest może nie małym samochodem, ale na pewno niewielkim, nie tak dużym jak kiedyś. Więc żeby tutaj po pierwsze nie było rozczarowania. Druga rzecz, która jest niewielka w tym aucie, to jednostka napędowa o pojemności kartonu mleka, czyli jak to dzisiaj modne, 1.0, 111 koni. Całe szczęście, że jest to jednostka turbo doładowana, czyli w nomenklaturze Suzuki Booster Jet, a już na niecałe szczęście mało na 3 cylindry. Wypada zatem zapytać, czy ten silnik w ogóle daje radę w takim samochodzie, w tym konkretnym samochodzie, czy ma to sens, ile on kosztuje i dla kogo jest to auto. I w zasadzie na te pytania postaram się dzisiaj Wam odpowiedzieć. Jeżdżę ze skrzynią automatyczną i tak jak lubię, jest to dla mnie bardzo duży plus. Ja lubię automaty, chętnie z nimi jeżdżę i bałem się na początku, że nie dość, że mamy tutaj malutki silniczek, to jeszcze do tego automat już kompletnie ten samochód jechał nie będzie. Na pewno nie można mu zarzucić tego, że jest samochodem dynamicznym, ale z drugiej strony do normalnej jazdy, jeśli na przykład jeździcie dużo po mieście, albo macie małe dziecko, albo jesteście osobami już w jakimś tam pewnym wieku i nie potrzebujecie szaleć, o dziwo, ta jednostka naprawdę wystarczy. Odwdzięczy się też fajnym spalaniem, bo jesteście tutaj w mieście w stanie osiągnąć wyniki rzędu 6,5-7 litrów, jak jeździcie bardzo spokojnie, to jeszcze mniej, trasa to będzie 5 z hakiem. Także spalanie jest bardzo dobre, no ale wiadomo, to po coś mamy, między innymi te malutkie jednostki turbo doładowane, między innymi po to, żeby paliły mało. No i Vitara dokładnie tak robi. Jest tutaj turbodziura, to też nie ma się co spodziewać cudów. Często jadąc 40-50, naciskając mocno gaz, chcąc gdzieś tam wcisnąć się w jakąś lukę, no mocy będzie brakowało, bo tej mocy tutaj nie ma. Nie jest to też samochód typowo na trasy, jakieś wyprzedzanie tirów i tak dalej. No na pewno nie należy do jakichś najprzyjemniejszych zajęć, ale to nie jest tak, że ten samochód Was zmęczy, będziecie się bali to robić. Po prostu trzeba mieć świadomość, że ten silnik jest mniejszy, że trzeba troszkę wcześniej wcisnąć gaz, dać mu się napędzić i poradzicie sobie w zasadzie w każdych warunkach. Tak jak mówię, warunek zero jazdy, dynamicznej cały czas, bo nie po to jest ten samochód. Na pewno nie przy pełnym obciążeniu, bo wtedy wiadomo, też już będzie gorzej. Ale też nie każdy tak jeździ. Wielu klientów, którzy na przykład, no, znam takie przypadki właśnie, ktoś powiedzmy, nie wiem, przeszedł sobie na emeryturę, szuka samochodu, którym będzie sobie jeździł na zakupy, czy ogólnie gdziekolwiek, nie szaleje, nie potrzebuje nie wiadomo czego. A szuka autka, które jest wyższe, bo będzie mu łatwiej do niego wsiąść, łatwiej z niego wysiąść, to jest to już bardzo ciekawa propozycja. Dla osób, które na przykład wkładają dziecko codziennie, podwożą je gdzieś do przedszkola, też może to być ważne, żeby to dziecko było łatwiej do tego samochodu włożyć, a potem z niego wyjąć. Kolejny raz, znowu jest to propozycja godna uwagi. Co więcej, ten silnik wtedy do takich celów wydaje się wręcz stworzony, bo takie osoby nie będą stawiały na to, żeby mieć tutaj 250 koni, nie wiadomo jakie przyspieszenie.
bo nie będą chciały zamęczyć dziecka, bo po prostu tak już nie jeżdżą. Więc jeśli skupimy się na kategorii osób, dla których jest przeznaczony ten samochód z tym silnikiem, to ma on bardzo wiele zalet i na pewno jedną z kolejnych jest jego cena. Tak skonfigurowane auto w wersji premium dostaniecie około 80 tysięcy. Suzuki z automatem. Suzuki nie jest marką, która bardzo lubi dawać jakieś ogromne rabaty. No jak to Japończycy, wiele marek tych rabatów albo nie ma w ogóle, albo ma bardzo małe, więc tutaj nie spodziewajcie się, że dostaniecie 15% rabatu, ale po jakichś tam delikatnych negocjacjach z automatyczną skrzynią w takiej fajnej, optymalnej wersji jesteście w stanie wyjąć nowy samochód w granicach 80 tysięcy, co uważam dzisiaj jest ceną bardzo przyzwoitą. Co rzuciło mi się w oczy po kilku dniach jazdy tym samochodem, to na przykład taka chyba niecodzienna dziś sytuacja, gdzie mamy kamerę cofania, a nie mamy czujników parkowania. Może się to wydawać dziwne na zasadzie, że a co narzekasz, jak masz kamerę. Tak, tylko że dzisiaj w większości sytuacji, jeśli jeździcie samochodem, który ma kamerę, cofacie trochę na pamięć, bo patrzycie sobie w kamerę, cofacie, odwrócicie gdzieś wzrok, bo wiecie, że samochód da wam sygnał dźwiękowy, że zbliża się jakiś słup. Ja tu się za każdym razem muszę bardzo pilnować, że tego sygnału nie będzie. I czasami jadę, odwrócę gdzieś wzrok w lewe lusterko, bo z prawej przecież mnie ochronią czujniki. No tutaj mnie nie ochronią. Czujniki są w wersji wyżej. I uważajcie na to, bo można się naprawdę bardzo zdziwić, szczególnie jeśli jesteście przyzwyczajeni do jazdy z czujnikami. Nawet jak nie mieliście kamery, ale mieliście czujniki, to będziecie na to uważali. Uważam, że to jest trochę odwrotnie powinno być. Najpierw czujniki, potem kamera. Nie odwrotnie, ale to może jest moje zdanie. Jeśli uważacie inaczej, to dajcie znać. Plusem tego samochodu z pewnością jest też bagażnik. Jeśli dobrze pamiętam, w granicach 370 litrów. To jest całkiem fajna wartość, już damy radę spakować jakieś większe torby. Rodzina z małym dzieckiem też powinna sobie dać radę. Także plusem wyboru crossovera, mini SUV-a, zwał jak zwał, Suzuki Vitara, jest na pewno to w porównaniu na przykład do kompaktu, sedana czy hatchbacka, że ten bagażnik będzie trochę większy, będzie bardziej ustawny, będzie wyższy, więc to jest na pewno zaleta tego typu nadwozia. Ja mówiłem to już też w różnych testach, tutaj też to potwierdzę. Nie jestem fanem tych wysokich, dzisiejszych, tak modnych konstrukcji. Nie twierdzę, że to jest coś złego. Wręcz myślę, że dla wielu osób jest to coś bardzo dobrego. Tak jak powiedziałem, łatwiej wsiąść, łatwiej wysiąść. Też jakby od kobiet wiem o tym, że często lubią jeździć wyższymi samochodami. Więcej widzą, siedzą wyżej, więc widzą nie tylko samochód przed sobą, ale też dalej. To jest fajne, szczególnie na trasy. Także takie jednostki na pewno mają sens. To takie krytykowanie nie, bo nie, myślę, że nie ma sensu. Ja po prostu prywatnie nie przypadam za takimi konstrukcjami. Wolę siedzieć niżej, w zasadzie dla mnie to im niżej, tym lepiej. Lubię inną konstrukcję samochodu, ale jeśli szukacie crossovera i odpowiada wam taka pozycja za kierownicą, taka jazda, to myślę, że dzisiejsza Vitara jest naprawdę ciekawą propozycją. Ja na pewno ten samochód proponowałbym dla osób, które jeżdżą bardzo dużo po mieście, jakieś krawężniki, kolejny, to co dzisiaj wiadomo jest codziennością. Ten samochód porównuje całkiem sprawnie. W jednym z testów natomiast odnośnie jazdy w trasie, nie pamiętam kto to mówił, chyba Maciek Pertyński, że jeżdżąc szczególnie trochę szybciej, na przykład gdzieś tam na jakiejś szybszej trasie czy autostradzie, Vitara wymaga takich drobnych korekt kierownicą. I faktycznie coś w tym jest. W pierwszym momencie raczej się to jakoś mocno w oczy nie rzuca, ale po kilku dniach jazdy tym samochodem, szczególnie jak sobie to uświadomicie, usłyszycie to gdzieś, na przykład teraz, możecie to odczuć i zwrócić na to uwagę. Faktycznie ciężko jest utrzymać jeden tor jazdy bez delikatnej korekty. Ja też się łapałem na tym, że w zasadzie coś mi nie pasowało, nie mogłem w sumie zdiagnozować co. I po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że faktycznie ja cały czas koryguję tor jazdy. To są bardzo małe ruchy, ale to jest coś, co się rzadko spotyka. W sumie to nie jestem w stanie wymienić samochodu, w którym miałbym to samo. I faktycznie tu coś takiego jest, potwierdzam słowa Maćka. Jest to dziwne, wymaga pewnie jakiegoś przyzwyczajenia. Nie wiem, ja jeżdżę tym samochodem, w zasadzie jeździłem kilka dni. Nie przyzwyczaiłem się do tego na tyle, żeby nie zwracać na to uwagi. Może po dłuższej jeździe to znika, nie mam pojęcia. Tak samo dobrym pytaniem myślę jest to,
co z tym silnikiem, co w dłuższym okresie, w dłuższej perspektywie, nie wiem, po 100 tysiącach kilometrów. Mówi się często, że to są dzisiaj jednorazówki, wiele rzeczy dziś już się w zasadzie produkuje nie po to, żeby je potem naprawiać, tylko wyrzucić. No tu jest trochę większy problem, bo to nie jest telewizor, tylko silnik i samochód, ale nie wiem, nie będę wymyślał, nie mam pojęcia, nie jeździłem tym samochodem dłużej, nie znam nikogo, kto przejechał tym 100 tysięcy kilometrów, więc pytanie, jak to się będzie w dłuższej perspektywie sprawowało. Na pewno nie pomaga tutaj samo założenie, czyli malutka pojemność, w miarę wysoka moc, turbina, 3 cylindry. Zobaczymy. Może być tak, że w zasadzie się z tym nie będzie działo nic złego. To jest Japończyk, więc jest na to szansa. Ale na pewno bierzcie to pod uwagę przy wyborze samochodu. Jakby stylu, w jakim go wykorzystujecie, czy to są właśnie krótkie odcinki i cały czas będzie ciśnięty, wyłączany. Może wtedy lepszym wyborem byłaby jakaś jednostka wolnosąca. Ale jeśli to Wam nie przeszkadza, może wymieniacie samochód co 3 lata, no to pewnie wtedy nie ma się zupełnie czego bać. Jeszcze co do prowadzenia, ja powiem szczerze, że nie jest mi źle w tym samochodzie. Mimo, że tak jak powiedziałem, nie lubię takich konstrukcji. Na pewno to nie jest samochód, gdzie już sam silnik jakby predysponuje do tego, żeby nim nie jeździć szybko i dynamicznie. W normalnej jeździe nie czuć jakichś ogromnych przychyłów na mocniejszych zakrętach. No tutaj sama konstrukcja i to, co mamy pod maską, wymusza spokojniejszą jazdę, więc siłą rzeczy samo prowadzenie tego samochodu nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus. Jest ok, jest tak, jak powinno być w tego typu samochodzie. Myślę, że też młode osoby na przykład ten samochód jest w stanie przyciągnąć swoim wyglądem. To jest oczywiście kwestia, jak zawsze, bardzo subiektywna. Jednemu się podoba to, innemu co innego. Ale myślę, że samochód wygląda bardzo nowocześnie dla osób młodych, dla osób młodych rodzin. Na pewno ten samochód jest w stanie przyciągnąć je swoim wyglądem. Materiały użyte we wnętrzu na pewno szału nie robią. Ja nie znałem wersji tej pierwszej, która wyszła przed liftingiem i z tego, co wiem, bardzo poprawiono tutaj materiały, czy na drzwiach. I jeśli to są materiały, które są bez porównania lepsze, to faktycznie tamte musiały być bardzo słabe, bo czuć tutaj na każdym kroku, jeśli chodzi o te plastiki, że to nie jest samochód drogi. Czasami samochody swoim wyglądem sprawiają wrażenie dużo droższych, niż faktycznie są. Tutaj na pewno tak nie jest, ale na plus wyświetlacz centralny. Mamy już tutaj powiew, że tak powiem, nowoczesności. Dla mnie znowu jest to pewien minus, ponieważ głośniej, ciszej na radiu robimy już tylko i wyłącznie dotykowo, nie mamy tutaj żadnej gałki. Ja tego nie lubię, uważam, że jest to bardzo niewygodne, nieintuicyjne. Oczywiście sytuację ratuje przycisk na kierownicy, także to może czepianie się trochę bez sensu, bo wystarczy sobie na kierownicy, można tak wiadomo przełączyć stację czy zrobić głośniej, ciszej, ale jeśli tutaj jest ta możliwość, to ja zdecydowanie wolę pokrętło tradycyjne, które jest dużo bardziej wygodne i nie trzeba odrywać wzroku od jezdni, żeby w nie trafić. Sama jakość dźwięku jest, no jak to w samochodzie tej klasy, też nie wyróżnia się niczym. Obsługa systemu w miarę prosta, to jest ogólnie prosty system, nie wymagajmy tutaj wodotrysków. Pewien powiew nowoczesności też mamy na zegarach, a w zasadzie między zegarami, bo mamy tutaj wyświetlacz, co ciekawe kolorowy, także myślę, że to całkiem fajne połączenie zegarów analogowych z cyfrowym wyświetlaczem. Dla mnie zegary są troszeczkę przekombinowane, są na zasadzie, są trochę niewyraźne. Powinno być dużo bardziej, szczególnie w dzień jadąc, jak dla mnie powinno być tam mniej tych wszystkich kreseczek i tak dalej. Spowodowałoby to, że byłyby bardziej czytelne, chociaż one są proste i jakby tutaj myślę, że taka prostota, klasyka były tym, co przyświecało projektantom. Także też na siłę się nie będę czepiał. Na pewno to nie są najpiękniejsze zegary na świecie, ale też niczego im w sumie nie brakuje. Wyciszenie jest również na poziomie podobnym jak w autach, ich w innych autach w tej klasie. Nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus. Nie jest jakoś specjalnie głośno. Nie jest na pewno tak, że można mówić szeptem przy 120 na godzinę. Jest dokładnie tak, jak możemy się tego spodziewać w tego typu samochodzie. Na plus na pewno duże lusterka. Ogólnie z samochodu często właśnie w tej klasie problemem jakimś staje się to, że auta przez swój taki futurystyczny wygląd robi się problem z widocznością. Słupki są bardzo duże, malutkie lusterka na przykład. Tutaj ja problemu żadnego z tym nie mam. Tak jak powiedziałem, lusterka są naprawdę całkiem spore. Słupki też nie są jakoś tak umiejscowione, żeby bardzo nam przeszkadzały. Na pewno jeśli chodzi o widoczność, dla mnie w tym samochodzie jest bardzo ok. Co bym może jeszcze dodał?
na pewno asystenta ostrzegania o pojazdach w martwym polu. Jest to taka wersja, w której jak już mamy kamerę, jakieś skóry na kierownicy i tak dalej, to by się przydało, szczególnie jeżdżąc właśnie dużo w mieście, leje deszcz, nie wiem, jest noc, wszędzie te światła się zlewają. To jest bardzo fajny element wyposażenia dzisiejszego samochodów. Nie mam tutaj tego i uważam, że szkoda. Hamulec ręczny mógłby też być elektryczny, jest tutaj klasyczny, mechaniczny, także to też jest, może to też coś, do czego ja się przyzwyczaiłem, ale też myślę, że fajniejszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby był elektryczny. Nie wiem, czy słyszeliście teraz, chwilę temu przy przyspieszaniu, no dźwięk silnika nie będzie czymś, dlaczego ten samochód kupicie. Brzmi średnio, no, ale 3 cylindry, wiadomo. A znowu ciekawostka, mamy łopatki przy kierownicy, to też w wielu samochodach, jak jest automat, to jest na przykład w najwyższej wersji wyposażeniowej. Tutaj są i w sumie z nich nie korzystam, ale są. Posłuchajcie. No nie, ale z kolei takie nierówności, no i tu już widzimy, czemu ludzie kupują takie samochody. Przejeżdżamy to zupełnie bez obawy o zawieszenie czy wjazdy właśnie na jakieś krawężniki, jak to dzisiaj gdzieś parkowanie w mieście to udręka, to do takich celów taki samochód jest wręcz stworzony. No dobra, to tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o w ogóle pomyśle na tego typu samochód. Vitara, niewielki crossover, już nie SUV, mały silniczek, ale z drugiej strony bardzo fajne spalanie, bardzo poręczny samochód, w bardzo dobrej cenie, z 3-letnią gwarancją. Na pewno auto, które trafi do, czy może trafić i przemówić do dużo szerszej grupy odbiorców. Czy jest to dobry pomysł ze strony Suzuki? Czy może żałujecie, że no nie ma już takiej naprawdę dającej sobie radę w wielu sytuacjach niemalże terenówki? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Ja dziękuję za dzisiejszy test. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!